Dzisiaj spróbuję podsumować te najważniejsze wydarzenia i skomentować te sprawy, które są ważne dla nas wszystkich tutaj mieszkających w mieście, w naszej gminie. Na początku chcę Państwa zaprosić na jutrzejszą sesję, która będzie miała za zadanie przegłosowanie jednej z uchwał zmieniających budżet, pod spodem projekt tej uchwały. To jest właśnie ta uchwała. Pieniążki jakieś przyszły, nie wiem, bo nie czytałem uzasadnienia, ale jutro będzie to relacjonowane przeze mnie. Będzie też komisja, która ma przygotować, opiniować projekty uchwał na nadchodzącą sesję, która będzie 27 za tydzień. Będzie to sesja budżetowa, no po to, żeby w nowy rok wejść już z wolną głową. I tak. W czwartek, jak wiemy, burmistrz zaprosił organizacje społeczne, które docenił za ich wkład na rzecz działania na rzecz Kazimierza i gminy Kazimierz Dolny. Pojawiło się mnóstwo krytycznych uwag, dlaczego część tylko i tak dalej. Ja mam taką uwagę, mam nadzieję, że podzielicie Państwo moją tą opinię, że no, burmistrz jednak powołał te organizacje, które mu było wygodnie. Natomiast nie rozumiem, dlaczego organizacja czy stowarzyszenie, które jest totalnie neutralne względem tutaj jakichś politycznych działań, a wywarł olbrzymi wpływ na życie, pozytywny wpływ na życie naszej gminy, jest stowarzyszenie w Skowieszynku, które prowadzi szkołę. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że o to upomnie się pani radna Magdalena Sapała-Grabczak z domu, bo to jest co najmniej kuriozalne, żeby tak prężnie działające stowarzyszenie nie zostało wyróżnione przez burmistrza. Pomijam inne stowarzyszenia, które już pozwoliłem sobie skomentować, które patrzą burmistrzowi na ręce. Niestety te organizacje nie zostały zaproszone. Dlaczego nie zostały zaproszone, możemy się tylko domyślać. W tym momencie przytoczę Państwu ostatni akapit maila, jaki burmistrz otrzymał od prezesa Stowarzyszenia Pola Miejskie w kontekście tego wydarzenia, jakie miało miejsce w czwartek. Posłuchajcie Państwo sami. Dołożę wszelkich starań, aby nasz udział w tym wydarzeniu był nie mniej relewantny niż udział zaproszonego nań lokalnego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest tutaj odnoszenie, oczywiście cały mail otrzymał burmistrz, radni, gdzie pan prezes Aleksander Adamski dziękuję, że w ogóle taka była inicjatywa, bo to jest akurat warte zauważenia, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Tylko, tak się jak już komentowałem to niejednokrotnie, no nie można selektywnie wybierać tych ludzi czy tych organizacji, które są akurat sprzyjają, czy są obojętne na to, co dzieje się w mieście. No, to nie tędy droga. Co istotne? Otóż, proszę Państwa, rzecz, która musi zostać skomentowana, a mianowicie sprawa inwestycji przy Górnej Puławskiej. Do 19, czyli do jutra, miała być wykonana ostatecznie przebudowa tej ulicy. Jak już komentowałem wcześniej, jest zrobiona porządnie. Brakuje tam kanału technologicznego, co najmniej.
Rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami referatu inwestycji i okazuje się, że tam jest kanał technologiczny dla światłowodu, telefonów i innych rzeczy, natomiast nie ma dla elektryczności, nie ma dla instalacji elektrycznej. No, tu można się w części zgodzić, ponieważ no, trudno jest z zakładem energetycznym prowadzić jakieś negocjacje, ponieważ tam niejednokrotnie to jeszcze jest głęboki PRL. Ale niemniej jednak jest to bardzo ważne, żeby takie rzeczy przewidzieć. No nie da się, panie burmistrzu, obronić pana kierunku czy działań, które spowodowały, że wystąpił pan do wykonawcy, aby zaprzestał na czas opadów śniegu budowy tej prac przy przebudowie tej ulicy. Umowa, z tego co pamiętam, była podpisana w czerwcu, pod koniec czerwca albo na początku lipca, tak mi się coś wydaje. I wówczas chyba pan mógł przewidzieć, że w grudniu może być mroźno czy śnieżno. Skoro pan przewidział w 2019 roku, że wykonawca, nie zaczynając jeszcze prac, chodzi o przebudowę, betonowanie wąwozu czarnego, zerwał pan umowę z wykonawcą, stwierdzając, że nie wyrobi się w terminie. Czyli przed rozpoczęciem prac pan burmistrz Artur Pomianowski przewidział, że wykonawca nie wykona inwestycji. Natomiast tutaj, w tym przypadku, nie zastrzegł, bo w umowie nie ma żadnych warunków, coś, które by tłumaczyło obecne zachowanie burmistrza. Panie burmistrzu, można odstąpić i zwrócić się do wykonawcy o zaprzestanie wykonywania jakichś prac wówczas, kiedy w momencie podpisywania umowy nie było do przewidzenia dane zjawisko atmosferyczne czy jakaś rzecz, która nie dała się przewidzieć. Czy w lipcu nie mogliśmy nawet mieć pewności, że w grudniu mogą być opady śniegu czy mróz? To są chyba, panie burmistrzu, jakieś niepoważne rzeczy. Ale mniejsza z tym. Zdjęcie macie państwo, tutaj załączam państwu zdjęcie z 4 zdjęcie z 4 grudnia, to jest to zdjęcie. I tu jest do wykonania, proszę państwa, no, spory odcinek drogi. I teraz, proszę państwa, przechodzimy do zdjęcia 2 z 13 grudnia, gdzie dzień wcześniej spadł śnieg. Prace zostały posunięte do wysokości mniej więcej kapliczki i wszystko to, co na dół, nie jest wykonane. Więc analizując przebieg, wykonanie drogi w mniej więcej w przeciągu tygodnia, było wręcz pewne, że nawet jeżeli by była temperatura bardzo wysoka, nie dałoby się tej drogi dokończyć. Ale ja nawet nie mam zarzutu do wykonawcy, broń Boże, tylko mam zarzuty do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, panie burmistrzu. Tu jest problem, a to wali po nas. Także ja takie rzeczy wychwyciłem, z państwem się dzielę i ostatnia kwestia w tej sprawie. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, jakby ta inwestycja była budowana, czyli inwestycja pod względem finansowym by była spinana poprzez kredyt bankowy również. Udział własny, dotacja i kredyt bankowy. Co by się w tym przypadku stało, kiedy coś takiego by miało miejsce? Bank by miał prawo zerwać umowę. Dlatego, że w czasie nie przewidział rzeczy, które mają realny wpływ na zakończenie inwestycji. I co by było w przypadku, kiedy to byłaby prywatna jakaś inwestycja, która miałaby przynosić jakieś zyski zgodnie z harmonogramem zadaniowym, biznesplanem?
No taki podmiot by już płynął. A tu samorządzie, jak coś brakuje pieniążków, jak do bankomatu. Zmiana uchwały budżetowej i kolejny przelew. Zmiana uchwały budżetowej i kolejny przelew. Skarbonka, worek bez dna. Skoro jesteśmy przy 13 grudnia, to nie da się nie odnotować, że 13 grudnia, 41 lat temu, był wprowadzony stan wojenny. Jedyną instytucją, na której zawisły biało-czerwone chorągwie, sztandary, flagi polskie, był Kościół katolicki. Kazimierska Fara, tak jak tutaj na zdjęcie, na innych instytucjach, budynkach instytucji użyteczności publicznej, państwowych bądź samorządowych nie odnotowałem flag Polski. Na koniec będzie, jeszcze do tego wrócę przy okazji komentowania takiego wydarzenia, ale na razie skupmy się jeszcze na jednej rzeczy. Skoro jesteśmy przy podmiotach gospodarczych, należy odnotować, że pan burmistrz po raz kolejny przegrał w samorządowym kolegium odwoławczym. Tym razem z podmiotem, z panem Mariuszem Siwcem, który prowadzi działalność w zakresie przewozów bryczkami. Jak pamiętamy, burmistrz wyrzucił tego człowieka z miejsca, gdzie przez lata mógł stać. Wyznaczył mu inne miejsce i w tej sprawie wypowiedział się samorząd. Tu po raz kolejny zwrócę uwagę na to, że składam do Urzędu Miasta wnioski, do przewodniczącego Komisji Budżetu wnioski, do burmistrza składam wnioski, aby uregulować sprawy meleksów, bryczek, handlu. Niestety nie ma reakcji. Działo się tak dlatego, że radni poprzyjmowali jakieś osobiste korzyści, chociażby takie, że burmistrz podaje im rękę. To nie muszą być takie korzyści, jak na przykład GUS, którego córka pracuje w urzędzie. Czy to, co było planowane, że żona przewodniczącego komisji rewizyjnej Jakuba Puchniaka obecnego na początku tej kadencji miała aspirację zostać kierownikiem kazimierskiego MOPS-u. Czy inne rzeczy, no nie chcę już tych rzeczy wymieniać, ale jako korzyść osobista można przyjąć, że burmistrz podaje radnemu rękę, bo mi na przykład nie podaje, robi to w sposób ostentacyjny, wykręca się. Chciałem zrobić zdjęcie, a tutaj załączam Państwu zdjęcie, które pozwoliłem sobie skorzystać z dobrodziejstwa strony na Facebooku Stowarzyszenia Wolny Kazimierz. To jest zdjęcie, chciałem to zrobić sam, niestety towarzystwo, które jest tutaj, się rozmyło. Ci Państwo, przepraszam, ale no nie zdążyłem. Zdjęcie, które mówi więcej niż 1000 słów. Tak, proszę Państwa, o, tak to wygląda. Co my dalej mamy? A dalej mamy parkingi. Otrzymałem odpowiedź od burmistrza w trybie bardzo szybkim, że z parkingu przy szkole pracownicy zatrudnieni w urzędzie w Kazimierzu Dolnym mogą korzystać z parkingu płatnego przy ulicy Lubelskiej Szkolnej na zasadach określonych w regulaminie parkingu, czyli tak jak każdy. Ponadto na czas związany z wykonywaniem obowiązków służbowych pracownicy Urzędu Miasta mogą się posługiwać kartami, które uprawniają do korzystania ze wszystkich parkingów płatnych na terenie miasta oddanych w dzierżawę firmie APCOA Parking Polska Spółka z o.o., w tym z parkingu przy ulicy Lubelskiej. Panie burmistrzu,
To dlaczego na tych samych zasadach nie korzystają nauczyciele, tylko muszą się taplać w błocie na zielonym parkingu? Pod spodem załączam też wydruk, ile korzyści finansowych gmina otrzymuje od tej spółki. Tak to zauważyłem. No, zrobiłem to po to, bo wiele osób zwracało mi uwagę, że burmistrz Godlewski, oto parkujący tym pięknym samochodem na blachach pruszkowskich, nie kupuje biletu tak jak każdy. Być może ma pan burmistrz Godlewski jakąś specjalną aplikację. Zobaczymy, powinien się do tego odnieść. Jak lubi komentować pan burmistrz wielokrotnie to, o czym mówię tutaj w tych wideofilmach, wideorelacjach, może się odniesie, czy pokaże państwu, o to jest moja aplikacja. Tutaj, tak jak zwróciłem się z zapytaniem, żeby udokumentował te wcześniejsze opłaty. No, stało się tak dlatego, że jeszcze kiedy zacząłem, chciałem powiedzieć na temat tych parkingów, zarzucił mi, że ja nie mam samochodu, nie płacę za benzynę, nie płacę za parkingi. Płacę za benzynę, choć samochodu nie mam, tak jak już mówiłem. Okej. Jestem biednym emerytem. Już na dodatek ciągany przez sądy. Przepraszam, ciągany przez lokalne towarzystwo biznesowo, towarzysko polityczne i tak dalej. Ale o tym będzie w czasie, kiedy przyjdzie na to czas. Na razie nie mogę. Pary z ust. Co my tu jeszcze więcej mamy? Ano mamy rzecz następującą. Proszę państwa, okazało się, że pan Remigiusz Jerzewski, osoba bardzo zasłużona dla wizerunku naszego miasta, prezes Światowego Związku Armii Krajowej koło w Kazimierzu Dolnym, awansował z kierownika czy dyrektora technicznego, czy nie wiem, gospodarza domu, nie wiem jak to nazwać, przy ulicy Szkolnej 1, czyli Gminnego Zespołu Szkół, na funkcję kierownika w Kazimierskim Muzeum Nadwiślańskim. Pracuje obok, dostał pokój obok pani dyrektor, to jest ta pani. To jest działalność polityczna, bo pani pewnie nie zna zasług pana Remigiusza, to ja mogę państwu pokazać. Trochę pani dyrektor, może się pani zapozna. Jak widać, pan Remigiusz awansuje, ponieważ no tak to w życiu zazwyczaj bywa. Natomiast no, żeby utrzymać taką limuzynę, a tu jeszcze sobie pozwoliłem zrobić sprzed szkoły, jak pracował pan kierownik czy dyrektor techniczny, pan Remigiusz, to żeby taką limuzynę utrzymać, to hu, trzeba pieniędzy. Także jest awans i pani dyrektor, linki sobie wygooglować. Na moim blogu trochę pisałem w czasie, kiedy pan Jerzewski z panem burmistrzem zajmowali się Januszem Kowalskim, radnym. Tu są trochę takich przebitek miłych. Myślę, że się pani dyrektor przyda, żeby zaczerpnąć informacji o swoim podwładnym. A resztę niech się pani na przykład dowie u dzielnicowego. Myślę, że to jest najbardziej wiarygodne źródło. Doświadczony dzielnicowy, najstarszy funkcjonariusz policji w garnizonie lubelskim. Służbą oczywiście. Zapraszam państwa do komentowania i do usłyszenia.